Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj temat taki troszkę kontrowersyjny, mi się wydaje. Na samym początku będzie, później zrobi się to proste, czyli temat grzałki, netbillingu i pompy ciepła. Jakim cudem w netbillingu może być grzałka lepsza od pompy ciepła? Oczywiście nie cały rok, ale może być i to może się jeszcze dodatkowo opłacać. Także zacznijmy, słuchajcie, od faktów. Czyli dojechał kolejny element do mojej instalacji, do bufora. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. To jest grzałka robiona właśnie na zamówienie pod ten bufor. Grzałka 3x3000 W z koreczkiem na 2 cale. Także jeśli by kogoś interesowało budowa takich grzałek, to w opisie dam wam namiar do gościa, co robi takie grzałeczki. Bo zobaczcie, wykonanie jest bardzo ładne. Tutaj mamy przyłącze całe z tej strony. Już wam to rozkręcę, pokażę. O, macie przyłącz. I do uziemienia, także sobie już zaznaczyłem, gdzie neutral na mostek i pierwsza, druga, trzecia faza. Bo ta grzałka będzie grzana z EKO ZPV. Z takiego właśnie zestawiku EKO ZPV. Jak to działa i o co tu chodzi z tym EKO ZPV, tak bezpośrednio w środku, to link wam dam w opisie filmu, bo już wcześniej był film z Damianem, co pokazywał dokładnie, co to w skrzynkach jest, także nie będziemy tego dublować. I tutaj macie tak do porównania grzałkę jedną, pojedyncza grzałka 3 kW akurat z boilera wyciągnięta, a tu jest 3 razy grzałka, także tak dla porównania, jak wygląda jedna z drugą. Dla filmu jeszcze takie pomoce dydaktyczne, żeby było fajnie mi, słuchajcie, tłumaczyć. I już wam pokazuję, gdzie ta grzałka będzie, słuchajcie, u mnie. U mnie ta grzałka będzie w koledze Noelu. Taki bufor na 900 litrów, hybrydowy. I ta grzałka będzie tutaj wpięta na samym dole. Czyli tutaj. Bufor jest taki fajny, duży. Ma trzy miedziane wężownice, czyli będzie sanitarna. Będzie do kolektorów, będzie ładowany pompą ciepła i będzie właśnie grzany grzałką z EKO OZE PV. Także kombinacji będzie w każdą stronę i będziemy robić, testować, kombinować. Ciepłomierze wiszą na wyjściu. Na wejściu też z tamtej strony będzie ciepłomierze, jak widzicie, z pompy ciepła. Także czy ciepłomierze będzie cały czas mierzone, ile wyszło, z czego. EKO OZE PV też jest z licznikiem. No, jak widzicie. Tutaj mamy licznik energii, także ten licznik będzie nam pokazywał, ile udało się odzyskać. I słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Może zacznijmy tak. O co chodzi z tym EKO ZPV na samym początku? Jak to wygląda u takiego przeciętnego Kowalskiego? Przepraszam, proszę się nie czepiać. Czyli tak, tak normalnie mamy dom, mamy falownik, mamy... ogólnie mamy dom, falownik, licznik zakładu energetycznego i pomiędzy licznikiem, falownikiem ta energia albo w dom, albo w dom sobie lata. No to dom tylko idzie wyłącznie w jedną stronę. Chcemy dołożyć EKO ZPV, czyli tak, musimy się wpiąć z nim zasilaniem pomiędzy falownikiem a licznikiem z ETE, czyli zakładu energetycznego, i jeszcze w zestawie są przekładniki, które, o momencik, już przynoszę, bo zapomniałem o przekładnikach. O, już mam także takie przekładniki. Co te przekładniki robią? Już wam pokazuję. Te przekładniki, w moim przypadku od licznika energii, tutaj mamy, są zamontowane właśnie na linii. I te przekładniki pilnują, patrzą, czy energia płynie w tą, czy z powrotem do zakładu. Ja tutaj akurat mam liczone i wiem, czy ile mi fotowoltaika wyprodukowała, ile pobrałem z sieci. Robię sobie to porównanie po prostu do licznika energii. Tutaj sobie taki monitor energii, tego pilnuję i później mam fajnie z tego podsumowanie. Także mamy taki zestawik, czyli licznik zakładu energetycznego, przekładniki pomiędzy licznikiem a falownikiem zakładamy, bo to jest na trzy fazy, czyli pierwszą, drugą, trzecią fazę. I za przekładnikiem, a pomiędzy falownikiem a przekładnikami podłączamy EKO ZPV całe. I później z EKO ZPV podłączamy grzałkę do bufora, do boilera, co tam chcemy. Także tutaj jest wszystko
zrobione, już gotowe, przygotowane przez Damiana. O, wam pokażę, jak widzicie. Także tutaj się wpinamy zasilaniem, to przechodzi sobie przez urządzenie, zasila wszystko tutaj i później urządzenie poprzez właśnie te przekładniki, co wam pokazywałem, widzi, co się dzieje i zaczyna podbierać, przysyła tutaj i wyrzuca nam nagrzałki. Przy okazji licznik energii to wszystko, słuchajcie, liczy. I o co o tym wszystkim, słuchajcie, chodzi? Mamy właśnie taki schemat, to wszystko jest podłączone. I mamy taką, słuchajcie, sytuację, że jak macie w domu taki boiler, na przykład 100-150 litrowy gazowy albo na prąd, jaki tam sobie chcecie, albo macie układ już pompa ciepła i dwa zbiorniki, na przykład bufor i boiler. Bufor dla mnie za 1000 litrów, przeważnie tu jest 300, tu jest 300, około 300 tu i tu. I o co chodzi z tym eko ZPV? O to chodzi, słuchajcie, że jeśli jesteście w netbillingu, no to ta energia, którą wysyłacie do sieci, przepada, że tak powiem, może tak można powiedzieć, to można odkupić, ale to, no tak jak mówicie, no, wy sprzedajecie za 20 groszy, odkupujecie za złoty 50 i jeszcze płacicie za przesył, także no, niestety nie jest ciekawie. A tutaj możemy, może tak, może to eko ZPV widzi przypływający prąd, te przekładniki widzą właśnie prąd, który idzie do sieci i zamiast oddawać ten prąd do sieci, tą energię, możemy ją pchać w bufor. I w tym momencie, jeśli wam instalacja fotowoltaiczna, słuchajcie, produkuje na przykład 10 kW, macie 10 kW instalacji i ona produkuje 10 kW, prawda? Dom w tym momencie pobiera 3 kW, czyli do sieci idzie 7, ale przez to, że tutaj przekładniki widzą, że idzie 7 kW, to one zaczynają tutaj podbierać nagrzałki 7 kW. No oczywiście jakby były takie grzałki duże, nie, u mnie by było, bo jest 3 razy 3000 W, nie? Czyli w tym momencie idzie produkcja 10 kW, dom wciąga swoje 3 kW, a te 7 kW pchacie do boilera, do bufora, nie oddajecie po prostu do sieci. I dalej, teraz w domu robicie obciążenie 5 kW, to wtedy tutaj przekładnik dalej, to jest wszystko cały czas badane, i on już sobie tylko z tego wszystkiego podkrada 5 kW, żeby dalej nie oddawał do sieci. Także to jest takie fajne rozwiązanie, że na przykład jak produkujecie 1000 W, na dom idzie 900 W, to tutaj do boilera idzie tylko i wyłącznie te 100 W, nie więcej. Nie podbieramy z sieci. Chyba że ustawimy tam w systemie lawa właśnie, bo to obsługuje, tryb komfort, i wtedy czasowo możemy sobie ustawić, kiedy właśnie mam dogrzać tą wodę, bo brakło nam z nadwyżki, z PV-ki i z innych rzeczy. Także tak to działa. Teraz jaki jest tego sens? Ja to będę też u siebie używał. Czyli jeśli mamy układ, może tak, na takim układzie już istniejącym, jeśli ktoś ma na przykład pompę ciepło, powie, no pompę ciepło, ja sobie dogrzewam, jest super, nie? Jak mi słońce świeci, ale raz słońce świeci, raz nie świeci. Pompa ciepła też dogrzewa do określonych temperatur. Ciepłą wodę użytkowo na przykład do 50, więcej tam, bo to nie ma sensu, a tutaj bufor na przykład podgrzewa nam tylko do, nie wiem, 35, bo mam podłogówkę albo mamy grzejniki i więcej nie grzejemy, prawda? I jest temat właśnie od wiosny do jesieni, ona się włącza, wyłącza, takie cały czas kombinacje. Jak wiecie, pompy ciepła nie lubią włączania, wyłączania. I w tym momencie, jak wchodzimy z tematem właśnie eko ZPV, możemy sobie zapiąć to pod dwie grzałki, albo możemy pod tutaj trójfazową grzałkę wstawić, albo jednofazową grzałkę wstawić, bo tutaj jest możliwość po prostu z każdej fazy osobno to ciągnąć, prawda? Jeśli podłączymy tylko tutaj na jedną fazę wyjście, no to energia będzie tylko szła na jedną fazę, te dwie będą nieużywane, będzie się to marnowało troszeczkę, ale no niestety tak to słuchajcie jest. Także ja w takim na przykład układzie dałbym sobie tutaj grzałkę trójfazową i tutaj już bym zostawił jednofazową, nawet tą, co jest tam oryginalnie jakaś grzałka wstawiona, i bym sobie puścił właśnie, żeby CWU zawsze grzało wyżej, z tej trójfazowej tylko dwie fazy były pod nią podłączone, a na przykład pod trzecią by było osobno, że i tak ma dogrzać w którymś momencie, ale raczej dogrzewamy to z pompy ciepła, czyli zostawmy ten temat, czyli tak, tutaj na przykład by były dwie fazy podpięte, tu by była trzecia faza podpięta i całą nadwyżkę z fotowoltaiki ładujemy. W CWU ładujemy więcej, żeby tej energii weszło więcej. Oczywiście tutaj czujnik temperatury, który się znajduje. Jeden tutaj zapasowy, jeszcze drugi, takie tutaj
kontrola temperatury jest dublowana i słuchajcie, i sobie ładujemy nadwyżką po prostu boiler, bufor, co chcemy i do jakich temperatur nam to pasuje. Podłączamy też na przykład zwykłą grzałkę z termostatem, a takim o, prawda? Czyli nie trzeba wam w zbiorniku czujnika temperatury, bo termostat weźmie i odepnie i nie ma problemu. Co Eco z OPV nie wypcha, to pójdzie do sieci. Także tutaj nic się z tym nie dzieje, nic się nie zakoduje, jeśli będą czujniki powkładane i nie ma problemu. I zobaczcie, możecie od wiosny do jesieni, tak naprawdę, jak już dobrze słońce przyświeci, jechać tylko na autokonsumpcji. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy słońce świeci i wy nie wykorzystacie, ładujecie sobie te bufor boiler, nie oddając do sieci. A jeśli nawet nie naładuje, no to pompa ciepła cały czas działa w tych swoich trybach, prawda? I ona wtedy doładuje. Ale zmniejszacie częstotliwość jej działania, albo w ogóle wam cały sezon pompa ciepła nie pracuje. Czyli tutaj jest właśnie na dzień dobry przewaga właśnie tego, tak naprawdę, grzałki nad pompą ciepła w net billingu. Pamiętajmy, w net billingu, bo w net meteringu to nie ma sensu, prawda? Ale w net billingu właśnie to jest ta przewaga, że nie oddajemy do sieci, tylko magazynujemy u siebie maksymalnie, ile tylko się da energii cieplnej. Z tego też można ładować baterie i inne rzeczy, ale skupiamy się na energii cieplnej. Czyli w tym momencie pompa ciepła sobie odpoczywa i no właśnie, nie pobiera tej energii wtedy, kiedy byśmy nie chcieli, bo będzie pochmurny dzień, prawda? Pompa ciepła pracuje. I raz pobiera z sieci, raz pobiera, po prostu ładowana jest. Jeśli nam to się godzinowo zbilansuje, ok. Jak się nam nie zbilansuje, no to już jest gorzej. A tutaj cały czas słonko przy świecie, nawet jak pompa ciepła pracuje, to idzie nadwyżka, bo pompa ciepła pobiera tam sobie kilowata, 1500 watów, a dziesiątki instalacji nam 7 kW, czyli jak nam pobiera na 2 kW, to te 5 kW jeszcze pcha w grzałki. Także nagle to się wszystko powyłącza i dalej ładujemy tylko grzałkami, tylko i wyłącznie z autokonsumpcji. Także bardzo fajnie ten temat będzie wychodził. Ja to u siebie będę po prostu testował. A mamy tutaj jeszcze, jakby ktoś chciał na przykład dołożyć, nie? Bo mamy właśnie ten net billing, całą tą resztę, nie? I mamy taki piec, znaczy boiler gazowy albo elektryczny, to tam obojętne. I można sobie dołożyć układ, można sobie dołożyć bufor 300-500 litrów. Najlepiej, żeby był z mężownicą sanitarną. Nowy, używany, jak to chce, nie ma problemu. Można to podłączyć pod układ też centralnego ogrzewania. Do sterowania temperatury na centralne ogrzewanie używamy zaworu termostatecznego, zaworu trzydrogowego, na który sobie ustawiamy, nie wiem, tam 30-40, zależy jaki zawór zastosujemy, nie? I wtedy idzie to sobie tutaj nam na grzejniki, wraca do jakiś sterowniczek, do pompy obiegowej. Chyba że to jest układ już z pompą ciepła i pompa ciepła jest do tego wszystkiego podłączona, prawda? Czyli ten zbiornik już istnieje z wężownicą do ciepłej wody użytkowej i tak jak mówiłem w tamtym przykładzie, nie? Podpinamy pod to jedną, albo trójfazową grzałkę, albo dwie grzałki, albo trzy grzałki, zależy ile mamy możliwości. I z taką wężownicą bardzo fajnie to zdaje egzamin, bo mamy dwa w jednym, prawda? Czyli przepływowo podłużę mamy tutaj sobie ciepłą wodę użytkową, nieważne jaka to jest temperatura, wstępnie tutaj, a ten zbiornik już czy gazowy, czy elektryczny już dogrzewa nam do tej temperatury co chcemy. Możemy też Eco z OPV to podpiąć pod to, ale przy takim małym zbiorniku to lepiej tą energię całą gromadzić w dużym zbiorniku, a tutaj tylko zostawić priorytet, który będzie nam dogrzewał wtedy jeszcze, kiedy no, będzie tam tak naprawdę nam to wszystko, słuchajcie, potrzebne. A tutaj mając zawód trzydrogowy, to sobie możemy zbiornik na przykład do 70-80 nawet przez dzień nagrzać i później wypuszczać sobie do domu te 30 stopni na podłogówkę, 25 na grzejniki, nie wiem, 32-33, ja takimi temperaturami grzałem do 0 stopni, nie było problemu. Także tutaj na spokojnie wystudzamy sobie zbiorniczek na ogrzewanie, a tutaj sobie używamy z CW. Eco z OPV grzeje te grzałki tylko i wyłącznie z nadwyżki, z niczego więcej, chyba że ustawimy jakiś priorytet. Ale jak mamy pompę ciepła przy tym zbiorniku, no to ona się uruchomi z temperatury zbiornika, czyli jak spadnie do jakiejś temperatury, to wtedy nam to dogrzeje. Także można sobie taki układ zastosować. I tak, zgadałem się, słuchajcie, także ja tu widzę sens i to duży sens właśnie widzę tego urządzenia. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie koszty, bo takie Eco z OPV ogólnie około 1800-2000 zł, reszta to mówię do Damiana, trzeba te, o,
cały dół, to wszystko już, ja Wam dam link w opisie właśnie, kontakt i w komentarzach też, jak ktoś będzie pytał, to Damian na to odpowie, bo to jest cały czas płynne. On to może na miejscu też przyjechać, zamontować, a ze zbiornikami to ja tam nie wiem, jak tam jest, ale chłopak jest ogarnięty. I tyle, słuchajcie, tak to wygląda, mniej więcej. Ja to będę testował u siebie, będąc net meteringu, żyj jak net billingu, ale staram się, kombinuję, żeby to jakoś sobie wszystko poukładać, bo zegar tyka. Do 2032 roku już, jeśli umowa będzie normalnie, już dużo nie zostało, to trzeba potestować sobie wszystko teraz, jak jest możliwość, i Wam też coś się przyda. Także proste urządzenie. Montaż też nie jest jakiś skomplikowany. Nie trzeba się w instalację wpinać, przepuszczać przez to całą instalację. Te przekładniki robią fajną robotę, bo cały czas pilnują, żeby tylko i wyłącznie z fotowoltaiki z nadwyżki nam ładować. Chyba że ustawimy priorytet, że później ma ładować też z harmonogramu, ale to już kwestia, co kto chce i z której strony. I to jest na cały czas urządzenie rozwojowe. Także tak to wygląda. Myślę, że w miarę to fajnie przedstawiłem i jest sens, jest przewaga grzałki nad pompą ciepła wtedy, kiedy po prostu idzie nadwyżka nam, jak to mówię, do lasu. Także kombinacja z mojej strony cały czas będzie, idę wkręcać grzałkę. Pogoda się teraz skiepściła, to będę miał czas właśnie na przerobienie układu i lecimy z testami dalej. Także tak to wygląda. Jakby co, w opisie, w linkach tam Wam powrzucam, co trzeba. I tyle na dzisiaj. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Idę do roboty i robimy kolejny materiał. Trzymajcie się ciepło. Cześć.